Cześć, jestem Klawia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Pewien tlenek żelaza ma postać proszku o barwie brunatnej w temperaturze powyżej 1200 stopni Celsjusza przechodzi w inny tlenek żelaza. Ustal wzory tych tlenków, widzę, że masa cząsteczkowa tlenku o barwie czerwonej wynosi 160 unitów, a brunatny tlenek zawierający w cząsteczce o jeden atom żelaza więcej ma wzór i tu mamy i masa cząsteczkową. Mieliśmy informację, że tamten tlenek wcześniejszy ma o jeden atom żelaza mniej w swojej cząsteczce. I wtedy jego masa wynosi 160 unitów. Ok, no to musimy tutaj wyznaczyć całkowitą masę tlenu w tym tlenku. I robimy to następująco. Że mamy tutaj 3 atomy żelaza. No to 232 unity. Odjąć 3 razy masa żelaza. I odejmujemy 64 unity. Hop. I spoko. To teraz. Potrzebujemy sobie znaleźć masę tlenu. Masa tlenu to 16 unitów. Czyli tu to, co nam wyszło, dzielimy sobie przez 16, aby wiedzieć, ile to jest tych tlenów. I to jest 4. To oznacza, że ten pierwszy tlenek, czy ten, właściwie to ten drugi tlenek, ma taki wzór sumaryczny. Fe3 o 4. Hop. To teraz to samo robimy dla 160 unitów. Wyznaczamy sobie masę tlenu, czyli odejmujemy masę dwóch atomów żelaza. Następnie. Dzielimy to przez masę tlenu, aby wiedzieć, ile mamy tych tlenów. 3. No to ten tlenek ma wzór sumaryczny FE2O3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.